jeśli nie kupujemy dziecku produktów kolorowych ze sklepu, które są tam przy ladach. Oczywiście to wszystko jest marketing zrobiony na takiej zasadzie, że oczywiście podchodzimy i dziecko chce to i tamto. I gdyby dziecko nie wiedziało i nie znało tego produktu, to ono by nie wyciągało tak łatwo ręki po to. Dlatego uważajmy, co dajemy swoim dzieciom, uważajmy, co im proponujemy, co wrzucamy do koszyka z zakupami, bo dziecko to widzi. Tak samo dawajmy żywy przykład tego, jak się je, że powinno być kolorowo na talerzu, że powinno być dużo warzyw, dużo owoców zawsze w ciągu dnia zjadanych. To jest dobry przykład. Natomiast jeśli nie jemy sami tego, no to nie oczekujmy, że dziecko też będzie chciało jeść warzywa na przykład, tak, czy owoce. Dzisiaj jest duży problem z tym. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że właśnie my nie dajemy dobrego przykładu dzieciom i kupujemy te produkty wysoko przetworzone i łapiemy się na to, że jak dziecko chce coś kolorowe, tak zobaczy w telewizji, ono to chce. Wiadomo, no to tutaj też powinniśmy świadomie na tym poziomie podchodzieć, tak, żeby dziecka nie narażać na takie działanie reklam. Bo wiadomo, że reklamy są po coś, tak, żeby nas omamić i żebyśmy poszli to kupić. Natomiast to, czy to jest dla nas zdrowe, no to już jest inna kwestia. Kolejną rzeczą, której nie powinniśmy podawać dzieciom, są na przykład takie płatki śniadaniowe, które są już zrobione i zapakowane. Proszę, czytajcie etykiety. Tam zawsze jest dodawany cukier. Są płatki osobno, bez dodatków. Płatki jaglane, płatki gryczane, jakieś orkiszowe, owsiane. Można samemu kupić, wymieszać, dodać tam owoców suszonych i już mamy świetny posiłek dla dziecka. Oczywiście te owoce suszone to też trzeba wybierać z głową, bo większość z nich jest siarkowana, więc przed dodaniem do musli czy do takich płatków powinniśmy je zalać wrzątkiem. Odcedzić później i dopiero pokroić i dodać, żeby one się wypłukały z tych niepotrzebnych rzeczy. Dlatego zawsze mamy wybór, zawsze mamy dwa wyjścia, jak nie więcej. Albo kupimy coś, co zaszkodzi naszemu dziecku, świadomie lub nieświadomie, ale po to Wam mówię, żebyście byli bardziej świadomi tego. Albo po prostu kupimy coś, co podniesie energię, podniesie odporność naszego dziecka, dziecko nie będzie chorować, nie będzie wiecznych infekcji, będzie też mniej skażone, mniej dodatków do żywności, nie będzie uzależnione od cukru. Chyba dużo jest tych plusów, no nie? Kolejną rzeczą, która jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla maluchów, to są wzmacniacze smaku. Jest tak zwany glutaminian sodu i sorbinian potasu. Oraz jest aspartam i acesulfam. Są to oczywiście syntetyczne słodziki, które są dodawane do rzeczy light, czyli czegoś, co niby ma nas odchudzać, jeśli się odchudzamy, czy w ogóle ma mniej mieć tego cukru, to powiem Wam szczerze, że już ten cukier jest chyba lepszy od tego. Naprawdę. Powiem Wam, że te rzeczy typu light to jest jeszcze gorsze niż normalne. Dlatego unikajmy słodzików syntetycznych również. Nic dobrego to nam nie wnosi. Tak samo są dodawane do różnych napojów kolorowych, gazowanych czy niegazowanych, do gum do żucia. Nie dawajmy takich rzeczy swoim dzieciom. I oczywiście sami też z tego nie korzystajmy. To nie są rzeczy do jedzenia. Kolejną rzeczą, której nie polecam i zawsze powtarzam kolejny raz, czytajmy te etykiety. Tam, jeśli jest syrop glukozowo-fruktozowy, nie bierzmy tego produktu. Syrop glukozowo-fruktozowy jest gorszy niż cukier. Jest to odpad poprodukcyjny. Jest on tańszy, jest w formie płynnej, więc dlaczego by go nie wykorzystać, tak? No ale jednak on jest bardziej szkodliwy. Zakłóca również pracę wątroby, prowadzi do otyłości, cukrzycy typu drugiego i blokuje jakby działanie hormonu sytości. Również podobnie jak cukier, tylko że na większą skalę. Syrop glukozowo-fruktozowy jest dodawany przede wszystkim do różnych właśnie dla dzieci takich serków czy jogurcików kolorowych, więc unikajmy tego. Lepiej kupić, jeśli już musi dziecko jeść jakiś jogurt, bo to też nie zawsze jest najlepszy wybór.
jeśli już coś takiego podajemy swojemu dziecku, to kupmy jogurt naturalny. Dodajmy tam trochę miodu, jakiegoś owoca, zgniećmy, wymieszajmy to i to będzie najlepsze, co możemy zrobić.